Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu dania. Właściwie dzisiaj napój będzie to nietypowy koktajl z kaszy jaglanej. Smaczny, pożywny i przede wszystkim bardzo zdrowy. Przyznam, że zaskoczyliście mnie ilością pytań o zastosowanie kaszy jaglanej. Wykorzystuję ją dokładnie tak samo, jak wykorzystywałabym ryż czy inne kasze, dodając do niej ulubione dodatki. Wszystko to, co smakuje po wymieszaniu z kaszą, także będzie smakować. Zatem mięsa w sosie, mięsa pieczone, smażone czy pieczone warzywa, warzywa czy owoce sałatkowe z takimi dodatkami, jakie zazwyczaj do sałatek dodajecie. Kasza jaglana sprawdzi się w tych klasycznych zastosowaniach, ale ja bardzo często wykorzystuję ją także do dań mniej klasycznych, nietypowych, wykorzystując ją i jej zdrowe właściwości do przygotowania smakowitych rzeczy i cieszę się tym, że są nie tylko smaczne, ale także i zdrowe. Mam tutaj kaszę jaglaną ugotowaną sposobem bez prażenia. Było całe pudełko, jak widzicie, znika naprawdę bardzo szybko i będę potrzebowała pół szklanki tej kaszy. Odmierzam ją i przekładam do blendera. Teraz jeden banan, najlepiej taki bardzo dojrzały, o skórce z brązowymi plamkami. Obieram go, łamię na mniejsze kawałki i także dodaję do blendera. I teraz, jeśli lubicie koktajle bardziej słodkie, można to dosłodzić do smaku miodem, brązowym cukrem lub w wersji bardziej słodkiej dodać kilka suszonych daktyli bądź na przykład dwie łyżki rodzynek. Dosłodźcie pod swój smak i takimi substancjami, jakie Wam odpowiadają. Ja dodam jedną łyżkę miodu. I na koniec jedna szklanka wody przegotowanej lub mineralnej. Wodę odmierzam tą samą szklanką, którą odmierzałam kaszę. Przy okazji wypłuczę ją z dna i ze ścianek. Jeśli chcecie wodę, można podmienić na mleko, ale u mnie w tym napoju chodzi o to, żeby nie było tutaj właśnie mleka ani żadnego nabiału. I całość teraz dokładnie miksuję. Najpierw pulsacyjnie, potem już normalnie, bardzo długo na najwyższych obrotach, tak żeby bardzo dokładnie zmiksować tę kaszę jaglaną. W przypadku urządzeń wysokoobrotowych pójdzie to raz dwa, w przypadku zwykłego blendera trzeba dać mu trochę czasu, aczkolwiek takie grudki troszeczkę w tym napoju pozostaną. Mi one absolutnie nie przeszkadzają i w ten sposób go podaję. No i po kilku minutach gotowe. Tak wygląda, pachnie obłędnie. Przelewam teraz do szklanki i od razu podaję. Jeśli chcecie, można dodać tutaj mniej wody, na przykład na pół szklanki kaszy dodać pół szklanki wody. Wówczas ten koktajl jest taki bardziej gęsty. U mnie chodziło właśnie o taką konsystencję i takim będę się cieszyć. Gotowy, gęsty, przyjemnie bananowy i delikatnie słodki koktajl już na stole. Doskonale można się nim napić i lekko nasycić. Jest smaczny i bardzo zdrowy. Jest świetny także jako napój na wynos po większym wysiłku, na przykład po treningu. Zresztą sprawdźcie sami. W ten sam sposób przygotowuję także koktajle z innych owoców. To jest woda, kasza jaglana, odpowiednie dodatki słodzące i owoce. Sprawdziłam z truskawkami, malinami, jagodami, borówkami oraz z gruszką. W każdym wariancie smakował doskonale, chociaż oczywiście miał nieco inną nutę owocową. Mam nadzieję, że ten nietypowy przepis Wam się spodoba. Spróbujcie. Moim zdaniem jest bardzo smaczny, ale jestem ciekawa, jak go odnajdziecie. Smacznego!